No ja nie jestem fanem tego systemu, bo nie wiem, gdzie są zbyt zatopione. Inspirował się crunch bandiem. No można to nazwać inspiracją. Crunch bandiem na dzień, co nie mówię, ładniejsze, to przy okazji działa. No z crunch bandiem różnie. Mandaro Linux tu testował chyba Michał. Dystrybucja też oparta na Archu z X-Facing. Jak Michał twierdzi, no działa o wiele lepiej, nie trzeba się bawić w samą instalację systemu. No podobno problemem są domyślne czcionka. No i przede wszystkim całego systemu nie jest dla Polaków przystosowana w ogóle. No i niestety nie ma w Manjaro, znaczy Manjaro nie ma w wersji 32-bitowej do tej pory. Być może. Być może dobrze. Zaszło się z tak naprawdę. Znaczy oni się tłumaczą akurat małą mocą szerobową. Nie ma co tego zrobić, bo nikt tego nie używa, więc ewentualnie wszystkie sobie skupitowi muszą samemu sobie postawić system. Jest jeszcze taki dziwny twór, według mnie na masochistu, Parabola do Linux. Otóż pewna grupa użytkowników Archa stwierdziła, że będzie używać tylko otwartych pakietów. Wytnął wszystko, co jest zamknięte z repozytorium, wytnął zamknięty lub niewolny kod w Jomsze i zrobię sobie tylko dystrybucję. No i dystrybucja sobie działa. Tak. Nie widzę specjalnie na niej zastosowania. No ale jak to lubi, prawda? Można łatwo zamienić Archa w Parabole i odwrotnie Parabole w Archa. Są też dwie takie główne dystrybucje, które się inspirowały Arch Linuxem. Alpine Linux to jest taki system na małe komputery, częściej na router niż na pełnoprawny komputer. Ta inspiracja polega tylko na tym podpatrzeniu PKG buildów do łatwego budowania pakietów. Jest jeszcze Krugel. Krugel jest o tyle ciekawą dystrybucją, że tak, skorzysta z Pacmana, ale to wszystko. Pacmana sobie zmodyfikowali, mieli ponad rok wcześniej w swoim Pacmanie podpisywanie pakietów, ale oczywiście osoby rozwijające Pacmana w Archu stwierdziły, że nie będą przyjmować cudzego kodu i tak do tej pory czekaliśmy, aż to wprowadzą. No, Krugel jest fajny. Krugel ma tam wersję chyba z każdym przepiskiem graficznym, przynajmniej z tym głównym. No, ma dość nieuporządkowane repozytoria i zespół deweloperski jest mały. No, to też prowadzi do tego, że często coś nie działa, czegoś w repozytoriach nie ma. Co 6 miesięcy jest wydawana nowa wersja Krugelwera. No, warto spróbować. Fakt, że to nie jest już Arch, ale jest to naprawdę ciekawa odnoga, że dałoby się z Archem zrobić coś użytecznego. Przeprowadzono też Arch Linuxa na inne platformy, choćby na Arma. Naprawdę próbowałem tego używać i nie da się. Próbowałem na Shiba Plugu to odpalić i to jest taka mordęga, że tego się nie da zrobić. Wymyślili sobie instalator w PHP, który za cholernie działa w normalnym systemie. Nie grzebałem w konfiguracji instalatora, próbowałem przerobić instalator na cokolwiek innego. Według mnie tego się nie da odpalić. Ale podobno ktoś tego używa, więc chyba komuś się udało. Jest też wersja na PPC, czyli Maki. No to podobno się sprawuje tak dobrze jak Arch. No to takie duże ogólnienie. Zbyt duże. Ale dawniejsza Maki. No sprawuje się tak samo dobrze, łamane na tak samo źle jak Arch. No to widzę, że coś mi się nie udało przerobić loga. Niestety loga nie ma, jest tylko z nazwą. Całość. Taki mały konkurs, nie wiem, co tutaj Michał sobie wymyślił, że mogę dać nagrodę. Tak. Ze trzy możemy rzucić. Ze trzy, nie wiem, które trzy, bo są różne. Nagrodami są książki generalnie. Ciekawe książki, nie żadna propaganda żadnej firmy. Książki zamawiają osobiście, więc na pewno będziecie zadowoleni. Nie, nie rzucimy trzy, rzucimy powiedzmy dwa. Dobra. Rzucimy dwie do torby. Pierwsze pytanie, trochę o tym wspominałem. To też trochę wiedzy z Linuxa się tyczy. Jakimi dystrybucjami inspirował się lub mógł inspirować się Arch? O, tam ktoś się zgłasza. Czym? No to już mamy pierwszą torbę. Czy będzie druga dystrybucja? Jest i trzecia torba? Znaczy druga torba, trzecia będzie, nie będą trzy torby. Dobra, strzela do legendów. Jeśli chodzi o sam system. Ale nie.
Ktoś jeszcze to zgłaszał? Widziałem rękę. Czym? Slag już był. Ręka przeciwdziałowa? Taki najbardziej hardkorowy Linux, jaki jest tylko możliwy. Poza Poltkiem. Linux from scratch. No to nie, to już padło wcześniej. Padło? Ciężko, 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 ciężko. Ale bez nie jest, to, poza tym ciężko to wcześniej. Poltek nie jest hardkorowy. Nie jest hardkorowy. No to dam takie proste pytanie. No jaka jest myśl przewodnia Archa? Myśl przewodnia filozofii Archa? Tutaj pierwsza osoba się zgłosiła, widzę. No to tutaj ta, nie wiem, czy to będzie pani, czy ta torba. Nie wiem, kto to robi. No i to tyle. Zachęcam do spróbowania, jeżeli macie już doświadczenie z Linuxem, jakieś większe niż Ubuntu czy OpenSUSE. No jest to dyskusja dla bardziej zaawansowanych niż średnio zaawansowanych użytkowników, ale sprawdzić się zawsze można. Teraz będziemy mieli kilka słów od naszego sponsora z Microsoftu. Niektórzy obecni na sali znają Rysia na pewno. Pozdrawiam. Ryszard nie mógł być z nami dzisiaj z tego względu, że ma konferencje inne, m.in. MTS. Bardzo chciał do nas dołączyć, często u nas bywa. Microsoft, szczególnie ten odłam, powiem tak kolokwialnie, open source'owy, gości często u nas w Szczecinie. Angażuje się w działania Szluga i w działania związane z open source'em w Szczecinie. Mają w tym pewien biznes, to jest troszeczkę nie fair określenie. Podejrzewam, że Ryszard wspomniał o tym w tym filmie, ja go nie widziałem, tak będę z wami pierwszy raz oglądał. Bardzo ciekawa sprawa. Generalnie super dla studentów informatyki, dla wszystkich, którzy zajmują się kodzeniem jakimkolwiek. Jeśli o tym nie powie, to ja wrócę do tematu. Tak, jeżeli on o tym powie, to na pewno powie 1000 razy lepiej ode mnie. W końcu pracownik Microsoftu, tak, to jest ich biznes. Mam nadzieję, że dźwięk będzie działał od razu. Mikrofon może być. Przepraszam bardzo, że nie jest Państwo w czas opiścia. Niestety obowiązki zatrzymałem w Warszawie. Trochę inne. Serdecznie witam Państwa na konferencji Open Source w Szczecinie. Przede wszystkim witam nieliczne panie. Dużo bardziej licznych panów. Przepraszam bardzo, że nie mogę z Państwem mówić osobiście. Niestety obowiązki zatrzymałem w Warszawie. Trochę inna konferencja Open Data Camp, w której muszę uczestniczyć, mając gościa z zagranicy, nie pozwoliła mi na przyjazd do Państwa. Tym razem mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Dla tych, którzy pierwszy raz widzą Microsoft na konferencji Open Source, kilka słów wyjaśnienia. Nie konkurujemy z open source'em jako z ideą tworzenia oprogramowania. Konkurujemy z niektórymi komercyjnymi produktami, jednak nie z ideą jako taką. Nasze pojawienie się na konferencjach open source nie jest przypadkowe. Staramy się zmieniać nasz wizerunek, staramy się nawiązać współpracę ze środowiskami open source. Jak Państwo wiecie, Microsoft mocno inwestuje od standardy. Dopasowuje się do nich, bądź ustala nowe, otwarte standardy, które są zatwierdzane przez ISO i przez komitety normalizacyjne. Również staramy się opublikować jak najwięcej o formatach plików, o formatach dokumentów, których Microsoft używał wewnętrznie w formatach zamkniętych. Stąd odpowiednio duża doza publikowania dokumentacji.
obszar współpracy to oczywiście cloud computing. Chmura Microsoftu jest, jak Państwo wiecie, przygotowana na wykorzystanie, uruchamianie oprogramowania, do którego tworzenia były użyte technologie, standardy open source. Można uruchamiać oprogramowanie pisane w PHP, Pythonie czy Java. Nie ma to żadnego znaczenia dla naszej chmury, jest ona na to po prostu przygotowana. W celu ułatwienia korzystania z różnorodnych aplikacji open source nasi programiści przygotowali nawet specjalne pakiety Web Platform Installer, narzędzie umożliwiające szybką instalację na przykład Joomla z MySQL na normalnym komputerze z Windows 7, tak, który na co dzień używamy. Bardziej zaawansowane narzędzie, tak zwane studia dla opornych, to WebMatrix. WebMatrix umożliwia nie tylko zainstalowanie tych samych aplikacji, które mamy w Web Platform Installer, ale również ich konfigurację czy doprogramowywanie. Zachęcam do zajrzenia na nasze strony i do skorzystania z tych narzędzi. Nie chcę zabierać Państwu więcej cennego poradnego czasu. Zapraszam na stronę www.microsoft.com/openness. Który adres wyświetla się w tej chwili na ekranie, albo na blog o nasze Żyje Otwarte. Znajdziecie tam Państwo również informacje o najnowszym konkursie dla programistów, między innymi dla programistów open source, który umożliwia niedużym firmom naprawdę zdobycie ogromnych rzeszy klientów. Zapraszam i życzę miłej, pomocnej konferencji. Dziękuję Państwu. Może ja dodam parę słów na temat tego, co padło na końcu. Faktycznie czytałem opis tego konkursu, wiem o co chodzi. To jest świetna perspektywa. Pokrótce. Małe firmy, podejrzewam, że jeżeli będą tu pojedynczy deweloperzy, którzy tam zadeklarują się albo założą jakąś tam działalność po drodze, mają swoje tak popularnie zwane startupy, tak? Gdzieś jakiś pomysł na coś, na wykodzenie czegoś, na jakieś mechanizmy, mogą to wprowadzić w życie niekoniecznie przy użyciu narzędzi Microsoftu, ale na chmurze Microsoftu, która zostanie udostępniona do tego celu. I w momencie, jeżeli znajdziemy się gdzieś tam w jakiejś grupie konkursowej, docenionej przez jury i tak dalej, nie wypowiadam się na temat jury, bo nie wiem, kto w nim siedzi, jakie są zasady oceniania, to musicie już sobie sami sprawdzić, ale wtedy Microsoft staje za wami i pozwala wam wyskoczyć z tym pomysłem. No, kto jak ocenia Microsoft, dla kogo jest przyjacielem, dla kogo jest wrogiem, a dla kogo jest gdzieś tam w centrum, kolaborując z jednymi i z drugimi, to tego nie oceniam, tak, bo każdy ich ocenia po swojemu, ale mieć za sobą takiego giganta w starcie ze swoim pomysłem, ze swoim biznesem, no to jest na pewno ciekawa sprawa, warto rzucić okiem. Jak zajrzycie na blog Ryszarda, okna szerzej otwarte, albo na strony Microsoftu związane z open source, czyli ten OpenS, tam generalnie będzie trochę słów na ten temat, warto przeczytać, wszystko jest nawet po naszemu opisane. Warto poświęcić chwilę, konkurs będzie na pewno fajny, na pewno dużo o nim usłyszymy. Generalnie z grupy szlugowej, tak, z tych naszych osób już jest przynajmniej kilka pomysłów, które się tam pojawią, żeby rzeczy stuprocentowo otwarte, open source'owe wdrożyć na ich chmurze. Generalnie infrastruktura nie gra roli, tak, rozwiązanie na czym stoi. Można by się upierać tam na jakiejś otwartej chmurze czy na czymś, ale generalnie to nie ma znaczenia. Jeżeli projekt jest otwarty, to może stać tam na chmurze Microsoftu. Nikt nie każe tego pisać w Visual Studio na przykład, albo robić tego na dotnecie. To mogą być zupełnie otwarte implementacje, bo faktycznie te wszystkie otwarte standardy działają na chmurze Microsoftu i to im trzeba przyznać. Także tutaj gdzieś wyszli do przodu z tym interesem. Dobra, słuchajcie, teraz proponuję zrobić przerwę obiadową, bo mamy... Słucham, to mam WordPressa, może z troszkę innego punktu widzenia niż wcześniej było na temat...